technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że Mortgage Pre-Approval wcale nie oznacza pewności uzyskania finansowania? Przepisy w tym zakresie zmieniają się szybko i często, ale my pozwolimy Ci być z nimi na bieżąco. Po więcej informacji i pomoc, skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa niezwykle serdecznie. Sławomir Mrożek, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, mistrz absurdu uznawany za mizantropa i introwertyka, okazuje się prawdziwym romantykiem. To dzięki wspomnieniom prosto z szuflady i z serca jego żony, Suzany Osorio Mrożek. Suzana Mrożek była drugą żoną literata, którego poznała, gdy miała 27 lat. On był wtedy o 22 lata starszym wdowcem, uwikłanym w trudną relację z mężatką. Suzana również była kobietą po przejściach. Mimo dość młodego wieku, była już po rozwodzie i nie chciała ponownie wychodzić za mąż. Poznali się w 1979 roku w Meksyku, a ich pierwsze spotkanie było jak grom z jasnego nieba. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia i choć ich związek był bardzo burzliwy, pełen ran, rozstań i tęsknoty, łączyła ich prawdziwa miłość. Miłość dwojga dojrzałych i świadomych siebie ludzi. Mrożek oświadczył się jej w 1987 roku w Paryżu i choć kobieta początkowo odrzuciła propozycję małżeństwa, wkrótce zmieniła zdanie i jeszcze w tym samym roku została jego żoną, tłumaczką i przewodniczką. Wspomnienia Suzany Mrożek, zatytułowane Przylepa i potwór, przeplatane listami, jakie para pisała do siebie przez lata, oraz nieznanymi rysunkami Mrożka, to świetna książka o pisarzu pokazanym w całej jego złożoności, ukazująca go zarazem z zupełnie nieznanej strony, jako romantyka i marzyciela. Szanowni Państwo, lepiej już było. To znane wszystkim powiedzenie nie jest w tym wypadku podsumowaniem obecnej sytuacji w świecie, lecz tytułem znakomitej komedii warszawskiego Teatru Współczesnego. Kolejny spektakl w Teatrze Współczesnym potwierdza konsekwentną linię repertuarową tej sceny. Obok świetnych sztuk psychologicznych wystawiane są tam komedie w tradycyjnym stylu ze znakomicie napisanymi rolami aktorskimi. Do takich należy z pewnością przedstawienie Lepiej już było, autorstwa mieszkającej w Kanadzie brytyjskiej pisarki Kat Delaney z wyśmienitą Martą Lipińską w roli głównej. Marta Lipińska, pozostająca w zespole Teatru Współczesnego od roku 1963, została po raz kolejny obdarzona rolą, którą można nazwać jej scenicznym benefisem. Zresztą nie ma wątpliwości, że to postać jakby specjalnie dla niej napisana. Bogata, kolorowa i wielowymiarowa. W spektaklu w reżyserii Wojciecha Adamczyka wciela się w Esmeraldę Quip, aktorkę szekspirowską na emeryturze, bardzo skromnej emeryturze, która nie dość, że traci ukochanego kota, to również dach nad głową. Jako osoba niekonwencjonalna i bardzo zdesperowana, usiłuje w niebanalny sposób rozwiązać swoje problemy. W staraniach o przetrwanie uroczej starszej pani bardzo się przydają aktorskie umiejętności, poczucie humoru i optymizm. W
swojej kreacji Esmeralda olśniewa wszystkimi odcieniami komizmu, od dobroduszności, ciepła i empatii, aż do kobiecego sprytu. Z podziwem i rozbawieniem śledzimy jej zabiegi rodem z komedii gangsterskich, co nie przeszkadza nam zadumać się nad smutnym losem wielu samotnych i mniej sprytnych życiowo emerytek. Spektakl rzeczywiście bawi i wzrusza, skłaniając jednocześnie do refleksji. Zatem z czystym sumieniem można polecić go każdemu. A ja z czystym sumieniem życzę Państwu udanego weekendu, mając nadzieję na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.